mega mi się podoba. Siemaneczko, przed Wami Sajan. My dziś wspólnie z kamerą Seven Nutrition gościmy w Poznaniu. A jak w Poznaniu, to nie gdzie indziej, jak na Słodkiewicz Gym & Fitness. Dlaczego tutaj? Ja jestem na 5 dni przed swoim kolejnym startem, także wpadliśmy do mojego trenera na konsultację, dogadać ostatnie detale, szczegóły tak, żeby już na niedzielnym starcie pokazać się z jak najlepszej strony. Wbijamy! Siema, siema! To co? Rozbieramy się. Sprawdzamy formę. Tylko tej dwójki nie napina, jak stoisz bokiem. Bo ci się zmniejsza noga, nie? No mogę powiedzieć, że te nogi naprawdę są mega poprawione, nie? Kurwa. Mega mi się podoba. Idziemy, patrzymy w karteczki, co tam trzeba zjeść. Albo nie zjeść. Jak widzieliście, konsultacje z trenerem zaczęliśmy od pozowania. Widzieliście też kilka przebitek z dogadywania szczegółów. Oczywiście tego nie możemy Wam zdradzić. A teraz przechodzimy już do treningu. Dziś plecy i dwugłowę. Jedziemy. Jak widzicie, nie ma w tym systemie niczego odkrywczego. Jestem na 5 dni przed startem. Dziś podaż węglowodanów jest już znacznie obniżona, a te ostatnie, najbliższe dni będą miały na celu wypłukanie mięśni z glikogenu, żeby na kilkadziesiąt godzin przed samym startem zacząć tych węglowodanów dokładać i wypełniać na bieżącą sylwetkę, tak żeby na scenie była pękatość, było nabicie i żebym wyglądał tak, jak powinien wyglądać gość, który będzie walczył o kartę pro. Staramy się oczywiście trzymać w miarę przyzwoitą intensywność. Także lecimy seria za serią. Jeśli chodzi o moją żółtą magiczną miksturkę, mamy tutaj standardowo 20 g EAA, 5 g cytruliny, 3 g soli i tak to wygląda. Po prostu dopijamy w trakcie treningu kolejny zestaw tymczasem. Tym razem będzie to ściąganie wąskiego uchwytu z góry, połączone z przyciąganiem drążka do bioder w opadzie tułowia. W przypadku treningu pleców i takiej intensywności paski wydają się być zbawienne. Tutaj przed ramię już mocno spompowane. Także gdzie możemy, to się wiążemy. Gdzie nie możemy, to jedziemy. Te treningi stricte przed startem charakteryzują się tym, że nie ma tutaj już jakiejś ciężkiej walki z dużymi klamotami. Stawiam oczywiście na czucie, na to, żeby ta objętość treningowa była jak największa. No a każde powtórzenie było oczywiście efektywne, także na treningu pełne skupienie, połączenie mózg-mięsień musi być na odpowiednim poziomie i jedziemy.
obciąganie na drążku. Na masie się mówi, no ciężko, bo człowiek ciężki, ale podciąganie na drążku zawsze jest ciężkie. Ale trzeba je robić. I tą serię zakończyliśmy trening grzbietu. Jak widzieliście, zrobiliśmy trzy takie zestawy ćwiczeń łączonych. Wszystko w czterech seriach w przedziale 12-15 ruchów. Tak więc w sumie 6 ćwiczeń. Nawet spora objętość, jak na ten etap przygotowań. Intensywność też na w miarę przyzwoitym poziomie. Teraz jeszcze 2 ćwiczonka na mięśnie dwugłowe. I koniec treningu na dziś. Jedziemy. Jeśli chodzi o trening mięśni dwugłowych ud, mieliście okazję, jeśli oglądaliście materiał z panem Robertem Piotrkowiczem, którego gościłem dość niedawno, to robiłem już podobny zestaw ćwiczeń, więc będzie to wyglądało tak samo w zasadzie. A jeśli nie widzieliście tamtego materiału, zapraszam, nadróbcie zaległości, a tymczasem działamy. Wykonamy sobie jeszcze 3 takie serie, plus dołożę jeszcze przywoziciel na maszynie oraz tył barków na odwrotnym butterflyu, ale do tego przejdziemy za chwilę. Nadchodzące wydarzenie, które odbędzie się już w najbliższą niedzielę, to już 4. edycja festiwalu. Jest to Puchar Mistrzów NPC Pro Qualifier. Do zgarnięcia jest 9 kart pro. Zawody odbędą się podobnie jak ostatnio w Markach pod Warszawą, w świetnej scenerii, niesamowitym klimacie, dobrej oprawie muzycznej. Gdyby było z udziałem publiczności, powiedziałbym, że nie może Was tam zabraknąć. Natomiast możecie tam być, wykupując transmisję live w pay-per-view. Zachęcam oczywiście do oglądania, trzymania kciuków i kibicowania nie tylko mnie, ale wszystkim innym zawodnikom. I tą serią zakończyłem trening dwugłowych ud. I teraz jeszcze jako taki ekstra bonusik wrzucę sobie takie newralgiczne mi punkty, które no, są dość istotne w prezentacji scenicznej, czyli przywodziciel i tylny akton mięśni naramiennych. Wracając jeszcze do tematu transmisji, na kanale Seven Nutrition nie zabraknie oczywiście transmisji z nadchodzących zawodów. Także jak ktoś nie będzie mógł oglądać na żywo, już w tym momencie serdecznie zapraszam do materiałów. Na początku materiału mówiłem Wam o niskiej podaży węglowodanów. Jest to dość popularny zabieg, który stosuje się przed startem. Ja na tym poprzednim wydarzeniu wszedłem, że tak powiem, z marszu. Nie robiliśmy żadnych większych rotacji. Wszystko się zgadzało, natomiast moim zdaniem, zdaniem również trenera, doszliśmy wspólnie do wniosku, że już na tych zawodach postaramy się wypełnić i nabić tą sylwetkę zdecydowanie bardziej, w związku z czym zmiany będą bardziej agresywne, także dzisiaj już niska podaż węglowodanów, prawdopodobnie 2 kolejne dni zejdziemy praktycznie do zera, a następnie zaczniemy proces ładowania i postaram się, żeby tym razem forma była jeszcze bardziej brutalna. Jak pewnie wiecie, ostatni zawód udało się wygrać. Część z Was pomyśli, po co coś zmieniać, jeśli coś przyniosło efekt. Natomiast kulturystyka to sztuka poznawania własnego organizmu, własnego ciała. Także tutaj każda najmniejsza zmienna
podczas tego ostatniego etapu może naprawdę wiele zmienić. Także sprawdzimy to mocniejsze ładowanie. Z jakim skutkiem przekonacie się już w najbliższą niedzielę. Moi drodzy, to wszystko na dziś. Jeśli chodzi o trening, nie zostały do końca zawodów do najbliższego wydarzenia. Jeszcze 3 jednostki treningowe. Oczywiście nie wszystko będziemy nagrywać, ale wszystko wygląda na podobnej zasadzie. Znaczy trening oparty jest na seriach łączonych, super seriach, na dość wysokiej intensywności, dużej objętości. No i cóż, wydaje się, że robota została prawie wykonana. Pozostało teraz tylko zrobić co trzeba, odpocząć i w niedzielę zaprezentować się z jak najlepszej strony. Oczywiście przed tym wszystkim jeszcze się zweryfikować, bo jak wiecie, z Classic Physique ogranicza mnie limit. Jestem na 5 dni przed startem, do zbicia został tylko kilogram, więc to wydaje się formalnością. Trzymajcie kciuki, NPC, Puchar Mistrzów, Pro Qualifier. Jedziemy z tym.